Tematem mojej prezentacji są ulgi i zwolnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. Informacje te mogą być istotne dla naszych studentów niepełnosprawnych. Na początku chciałbym się skupić na aspekcie podmiotowym. Niepełnosprawnym jest osoba, w stosunku do których organy orzekające orzekły o jednym z trzech stopni niepełnosprawności. Generalną zasadą jest to, że ulgę odlicza sam niepełnosprawny. Niemniej warto zauważyć, że pod pewnymi warunkami z ulgi tej mogą skorzystać osoby, które otrzymują osobę niepełnosprawną. Po pierwsze, dochód osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać kwoty 9120 zł w skali rocznej. Po drugie, jest to wymóg przynależności do katalogu zamkniętego takich osób, które mogą skorzystać z odliczenia. Jest to na przykład rodzic, małżonek albo rodzeństwo. W tych przypadkach wydatki odpisuje osoba utrzymująca osobę niepełnosprawną. Teraz przejdźmy do praktycznego wyjaśnienia stosowania ulgi. Jeśli chodzi o matematyczny rozrachunek, od dochodu odliczamy wydatki na cele rehabilitacyjne oraz na czynności związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Wydatki nielimitowane to takie, gdzie odliczeniu podlega, jak sama nazwa wskazuje, podlega cała wydatkowana kwota. Są to takie koszty jak adaptacja i wyposażenie mieszkań, przystosowanie pojazdów mechanicznych dla potrzeb niepełnosprawnego, odpłatny pobyt na turnusie rehabilitacyjnym oraz na obozach dla młodzieży niepełnosprawnej do 25 roku życia. Druga grupa to wydatki limitowane, gdzie odliczeniu podlega kwota limitowana dolną lub górną granicą. Są to takie koszty jak utrzymanie psa asystującego, opłacenie przewodników dla osób niewidomych, a także utrzymanie samochodu osobowego stanowiącego własność lub współwłasność osoby niepełnosprawnej w celu dojazdu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. W tym wypadku maksymalną kwotą odliczenia w roku podatkowym jest kwota 2280 zł. Specjalną kategorią są wydatki poniesione na leki. Skorzystać z takiego odliczenia mogą osoby, w stosunku do których lekarz specjalista stwierdzi konieczność przyjmowania leków na stałe lub czasowo. W tym wypadku od wydatków miesięcznych odlicza się 100 zł i sumuje się tą różnicę w skali rocznej. Aby skorzystać z wyżej wymienionych preferencji, niezbędnym jest posiadanie dokumentu, który potwierdzi poniesienie danego konkretnego wydatku. Takim dowodem może być faktura, rachunek, dowód wpłaty na poczcie lub potwierdzenie przelewu bankowego, jednakże musi z nich wynikać kto, kiedy, komu, ile oraz za co zapłacił. Nie należy zapominać o tym, że prawo do ulgi przysługuje tylko wtedy, gdy wszystkie te wydatki zostały poniesione z własnej kieszeni podatnika. Dofinansowanie PFRON lub NFZ wykluczają w całości tę ulgę. Inną kategorią preferencji, z której może skorzystać osoba niepełnosprawna, są zwolnienia. Możemy wśród nich wyliczyć świadczenia z pomocy społecznej, alimenty na rzecz dzieci, które nie ukończyły 25 roku życia, świadczenia pomocy materialnej dla studentów, przyznane na podstawie ustawy o prawo o szkolnictwie wyższym, a także świadczenia na rehabilitację leczniczą ze środków PFRON lub NFZ. Trzeba pamiętać, że od wyżej wymienionych przychodów nie płaci się żadnego podatku. Na koniec mojego wystąpienia chciałbym wspomnieć o tym, jak sami możemy wesprzeć osoby niepełnosprawne. Mianowicie przekazując 1% podatku dochodowego na Fundację Rozwoju KUL pomagamy w nabyciu specjalistycznego samochodu dla osób niepełnosprawnych. Zapewni to bezpieczne i punktualne dotarcie na zajęcia. Tak jak wynika z mojej prezentacji, osoby niepełnosprawne mogą liczyć na preferencje podatkowe w postaci ulgi zwolnień. Jednakże muszą pamiętać o prawnych zastrzeżeniach co do warunków, limitów i dokumentów. Niedochowanie ich może skutkować zakwestionowaniem ulgi przez organ podatkowy.